Jestem na ulicy Janusza Kusocińskiego w Antoniowie. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Konstytucji, na którym to skrzyżowaniu będę jechał w lewo, czyli będę zjeżdżał z ulicy z Pierwszeństwem, która to biegnie w stronę prawą. Oczywiście lewy kierunkowskaz. Ustawiam się w taki sposób, aby mieć dobrą widoczność tam właśnie na prawą stronę. I tutaj mamy takie dość ciekawe miejsce. Pojedziemy w lewo w kierunku lasu. Oczywiście jadąc tam używam lewego kierunkowskazu, bowiem tutaj skręt zlokalizowany jest w łuku drogi. Nie mówimy tutaj o jeździe na wprost w tym wypadku. Droga jest tak wyprofilowana, iż wprowadza nas tutaj. Niegdyś był tutaj w lesie ośrodek harcerski. I jedziemy z lasu od ośrodka harcerskiego. Będę jechał w lewo w ulicę Spacerową. Tutaj widzimy, niegdyś była możliwość normalnie wyjazdu stąd na wprost. W tej chwili poprzez zastosowanie tej wysepki wyjazd czy też wjazd do lasu zlokalizowany jest w łuku drogi. Dlatego jadąc tutaj drogą z pierwszeństwem między ulicą Konstytucji a ulicą Spacerową, nie używamy kierunkowskazu.